czy nie należałoby zapytać polityków, czyja to jest wina, że nie przez tyle lat nie dopracowaliśmy się takiej metody rozmowy politycznej, aby dać możliwość obywatelom w Polsce godnie się leczyć, żeby z Polski lekarze nie wyjeżdżali, żeby z Polski pielęgniarki nie wyjeżdżały, żeby na protestach służby zdrowia nie protestowali tylko młodzi ludzie, którzy widzą zagrożenia w swojej przyszłości. Był protest różnych grup zawodowych pracujących w opiece zdrowotnej, to znaczy lekarzy, pielęgniarki, techników radiologicznych, ratowników, laborantów i tak dalej, tych służb jest bardzo dużo i oni, te wszystkie służby mają bardzo wiele do zrobienia, jednak muszą ci ludzie móc godnie żyć. Dość negatywny wizerunek budowany przez media również wpływają źle na ciężką pracę tych wszystkich ludzi, bo większość z nich musi wykonywać dodatkową pracę ze względu na to, że nie ma pracowników, bądź ich nie zatrudnia się, dlatego że nie ma pieniędzy. Jeden z polityków jeszcze dobrze w ławie sejmowej nie usiadł, a już powołał dwa zespoły parlamentarne. Jeden, który ma wprowadzić marihuanę, a drugi ma zwalczać szczepionki. Ostrożnie z marihuaną. Ja nie uważam, że nie należy jej stosować, tylko ona powinna być stosowana racjonalnie. Nawet jeżeli przyjmiemy, że wprowadzamy marihuanę, przecież ta marihuana nie spowoduje, że będzie więcej lekarzy, że będzie więcej pieniędzy. Ta marihuana nie ma właściwości leczniczych. Wielu najwybitniejszych specjalistów stosowania marihuany podważa tą bezpieczność stosowania marihuany. Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa, w której mówi się o tym, że leczenie padaczki trzeba prowadzić bardzo, bardzo rozsądnie z zastosowaniem marihuany, gdyż są ciężkie powikłania. Jeżeli wybuchł protest w zeszłym roku o marihuanie, gdzie właściwie można by było się przekonać, że Centrum Zdrowia Dziecka żyje tylko marihuaną. Podczas strajku z pielęgniarek Centrum Zdrowia Dziecka okazało się, że Centrum Zdrowia Dziecka jest zadłużone na 320 milionów złotych. 320 milionów złotych! Jednak żaden z polityków nie podjął decyzji, budujemy zespół parlamentarny, co zrobić. Każdy z nas powinien poszukiwać swojej jakiejś takiej osobistej drogi przez życie, prawda, gdzie potrafimy rozwiązywać swoje problemy, czy rodzina potrafi rozwiązywać problemy związane na przykład ze zdrowiem, prawda, bo to jest tutaj najważniejszy problem.